Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkey i witam was w Darkest Dungeon. Od naszego ostatniego spotkania muszę przyznać, że sprawdziłem wszystko, co się da w kontekście gry. Czyli i tutaj Diligence, stwierdziłem, że nikogo nie będę brał. I wszelkie maści budynki. Dosłownie chyba wszystko, co się dało. Na bazie tego wszystkiego stwierdziłem, że oto nasza drużyna. Głównie w nowicjusze, jeden tylko ten prawie weteran. Idziemy tutaj, ja wiem, ryzyko tego stwora i w ogóle, ale potrzebujemy koniecznie herbów. Nie ukrywając, chciałbym wam przedstawić jak najszybciej już starcia weterańskie na porządnym, planie. Wiem, że tam jedno było, ale przez moje nieprzygotowanie poświęciłem w ten sposób kapłankę, czym doprowadziłem do jej śmierci. To chyba są bardzo podobne określenia, przynajmniej w tej grze. No ale, chciałbym właśnie już iść na weterana. W szczególności, że mamy już, jak widzicie, sporą listę weteranów. Więc lecimy tutaj bez dłuższych marudzeń, cergieli w ogóle. Bierzemy trochę żarcia. Ze względu na to, że stoknieje, to tyle powinno wystarczyć. Cztery takie, ze dwa klucze, trzy łopaty. Niech będzie, że wezmę ze dwa takie. Trochę pochodni. Ze dwa loadanu i ruszamy. Pewnie jak zwykle za dużo, będę miał potem problemy, będę wyrzucał, no ale niech będzie. No i tu jest taka informacja, nie przystosowałem się, mam tylko 8 pochodni. Zobaczymy jak wyniknie później. I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. Strasznie to prostolinijne. Żeby nie był przywykłym już do trochę takich, najłatwiej to można chyba określić, bardziej pokręconych loków. Jest ukresu? Zapomniałem, że nie mam żadnej krwi. Tak więc już idę z trójką bohaterów. Bo jestem pewien, że zaraz mi zginie. Nie no, brawo, ja wstęp wspaniały. To jest już żarcie? A nie, tylko pułapka. Proszę, żeby tylko chociaż jedna krew wypadła. Pusto. Dobra, są trzy obiekty, może którykolwiek z nich będzie bitwą. Tą wiecie z dworu. Albo chociaż pojawi się butelka krwi. Gro, proszę cię. Nie rób mi tego. Dziękuję. Widzicie, gra jednak słucha. O, miałem rację, że miałem tak jakieś tacki czy coś, dobra. Tak więc zaczynamy od, w sumie niech będzie, że właśnie od pozbycia się komara. Proszę, nawet działa. I nie będę nic mówił na ten temat. Lepiej będzie, jeśli wszystko samo się powie za pośrednictwem tej bitwy, czy w sumie za pośrednictwem tego, co wypadnie. Albo idziemy w trójkę na całą tą wyprawę, albo mam na tyle farta, że zdobywam chociaż tą jedną butelkę krwi i ratuję ją przed śmiercią. Cierpienie? No to nie do końca zobaczyłem, co on tam miał za zdolności, nie ukrywam. Ale to krwawienie, 4 punkty, nie? Wiecie co? Uwielbiam tą klasę. Tak, kogo będzie pewniej zabić? Ja oczywiście, że tego, ale zajmę się... Tak, zajmę się tym. Chyba chciałbym się nim zająć, jeśli już. W sumie to nie są te same stwory, jak teraz zauważyłem. Miejmy nadzieję, że jednak przeżyje cała moja drużyna i... Nie będę ukrywał, jestem trochę nieprzygotowany do tego odcinka pod kątem merytorycznym. Nie wytyczyłem żadnego innego tematu, czym w sumie jakiegokolwiek. No. Chyba rozumiecie, o co chodzi. To mnie tak tylko jego mogę uderzyć, więc Jedyne, co mogę powiedzieć od ostatniego odcinka przemyślałem, to...
za pośrednictwem widza, w tym przypadku to był Bliss. No, tylko potwierdziło się moje przekonanie, że YouTube nie jest przychylny twórcom niszowym czy tam niewielkim. Lotny uskok? Że co? Dobra. Takich rzeczy się nie spodziewałem. Teraz kogo chcę chronić od stresu? Na pewno ją. Ze względu na to, że jednak ma już tego dużo, więc ona dostanie Laudanum. No i w sumie on. Ja go nie chcę. Dla niego stres jest w sumie czymś pozytywnym. A dla innych zazwyczaj kończy się tak samo. Obłędem. O, ogłuszyłem komara, brawo ja. Tak w sumie uświadomiłem sobie, że nie ma z nimi szans. Zawsze będą pierwsi. Wow. Wiele co grałem w Darkesta, nigdy się z tym nie spotkałem. Akurat Karmazynowy Dwór, czy jak to tam się nazywało, no Crimson Curt, czy tam jakoś tak z oryginału. Można powiedzieć, że ukończałem niejednokrotnie. I jak zwykle wszystkie. Jakie to piękne. I za to właśnie lubię ataki obszarowe. A za to nie lubię postaci, które nie mają 100% szans na trafienie. Ci wrogowie naprawdę muszą być wkurzający, tak naprawdę. No. I tak jeszcze swoją drogą. Dla tych, którzy to oglądają i oglądali też Don't Starve'a, na obecny moment kończę. Don't Starve'em na pewno mogliście się tego spodziewać z moich wypowiedzi, jeśli nie byliście pewni, to teraz macie potwierdzenie i krew. No, więc kontynuując. Prawdopodobnie Darkest będzie teraz codziennie. Może jakimś cudem znajdę inną grę, którą bym chciał grać. Oczywiście druga musi być spokojniejsza, luźniejsza i... ogólnie... bardziej inna, że tak to nazwę. Nieźle. Przyszedłem tu w celu zgromadzenia herbów, a wyjdę z bogactw. Standard, po prostu. A niech zajmie się nim. I się nie udało. Dobra. W swoim przypadku pozbądź się tego. Dziękuję bardzo. Ty w sumie ogłusz tego. I nawet jakoś to wychodzi. No. Natomiast, jak mówiłem, dowiedziałem się. W sumie dobra, już się poplątałem. No. I też doszedłem do takiego wniosku a propos do Darkesta, że jeśli uda mi się osiągnąć już odpowiedni etap, prawdopodobnie odcinki będą się ukazywały może nie tyle co rzadziej, co raczej będą w trochę innej formie. Postaram się wam nie pokazywać zazwyczaj już takich mniej interesujących wypraw. Dlatego też, no, może się okazać, że czasami będą jakieś różnice. W zasadzie zrobię sobie kilka krótkich wypraw nowicjuszowskich samemu w celu przygotowania drużyny czy coś, a wam bym pokazywał już tylko to ciekawsze, czyli weteranów z wyż. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Napiszcie, proszę. Jeśli jesteście przychylni temu, jeśli nie, to też napiszcie. Bo szczerze, że nawet lepiej by to z mojej perspektywy wyglądało. Co prawda, musiałbym poświęcać więcej czasu na Darkesta. No ale jednak. Miałbym pewność, że materiału przedstawiałem coś, co jest bardziej interesujące niż jakieś tam, powiedzmy, zmagania z levelowaniem drużyny, bo no nie wiem. Wszyscy weterani mi zgnęli, a na czempiona jeszcze nie jestem gotowy. Czy coś. Także mam nadzieję, że rozumiecie moje propozycje, moje motywy i w ogóle wszystko. Ty, gościu... w sumie ubij tego. Albo prawie ubij. W ogóle jakim cudem on jest szybszy od niego, skoro on ma przyspieszenie na pierwszą rundę, a on nie ma. Chyba tego nigdy nie zrozumiem.
I w sumie znowu się zacicham. Co jest możliwe do wytłumaczenia tym, że jednak jestem trochę rozkojarzony dzisiaj ze względu na wiele aspektów. I też na to, że... W sumie ja próbuję się zgadać od dłuższego czasu z pewną osobą odnośnie pewnego projektu, a ciągle nie mogę do niej dotrzeć. Dlatego osobo, jeśli to oglądasz i wiesz, o co chodzi, to zgłoś się proszę szybko. I jednak się nie udało. Chciałbym, żeby to on już dostał ten stres. Nie inni, ale on. Tak w sumie muszę wam przyznać, że uświadomiłem sobie ostatnio, jak tak przeglądałem właśnie w ostatnim odcinku wszystko odnośnie przedmiotów i błyskotek i w ogóle. To jest chyba w sumie najlepsza rzecz, jaka istnieje dla niego. Odporność na cios śmierci prawie 100% dalej. Oczywiście jest ryzyko na jego... No na to, że umrze. A prawie 100% odporność, a takie wielkie bonusy, 60% obrażeń w ogóle. Coś tu gdzieś na maszynę do zabijania we wrotach śmierci. No, jeszcze większa niż by był do tej pory. I w sumie, jeśli znajdę nic lepszego, to chyba zawsze będzie wyposażony w takie elementy. I się zaczynają problemy. Dobra, chrupki. I coś jeszcze. A niech będzie tak i tak. Jak mówiłem, mój główny cel to teraz zdobyć herby. Bo tylko one dzielą nas już od weteranów. Lepiej tego nie będę ruszał. Dobra. Łapki 50, 90, 100? Podziwiam się, że jednak łowca nagród by miał większe szanse. A tu proszę, łowczy, będący, w sumie można powiedzieć, że dawnym strażnikiem, jakimś miejskim czy coś, może jakimś oficerem, nie wiem. W ogóle zaskakuje mnie to, że do tej pory nie znalazłem żadnych trucheł, z których można pozyskać żywność. A zazwyczaj idę przez knieje sobie prywatnie czy coś, czym szedłem, bo tam już ostatnio nie grywam prywatnie. I co 5 kroków po prostu mam kolejne dostawy żywności. Szczerze, to chyba niepotrzebnie na to wywoływałem. No ale zawsze dodatkowa walka, zawsze okazja na to, żeby uzbierać więcej kasy. I trochę namieszali. Chociaż tak wielce. Nie szczególnie, w sumie może być nawet tak. I cel tu i tak, w sumie tylko ogłuszać co się da i leczyć. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Chyba mamy jakieś bonusy przeciwko, a nie, tylko przeciwko ludziom i naznaczonym. Dobra, to spróbuj się jego pozbyć. O, proszę, proszę. Co mnie chyba zasługuje nawet na nadanie mu imienia, bo jest dosyć skuteczny. Jednak w moim odczuciu lepiej nadawać postaci imiona, tylko jeśli są skuteczne w swoich działaniach. Takim bezużytecznym... No, rozumiecie chyba o co mi chodzi. Nazwasz imię bezużytecznemu jakieś tam powiedzmy. Potem żałujesz, że zmarnowałeś jakąś tam nazwę, nick czy coś. Na kogoś, kto się okazuje totalnym zerem. I swoją drogą, z perspektywy dosyć sporego czasu, mogę powiedzieć szczerze, że jestem gotów nawet poświęcić już pewien jeden odcinek Zerkesta na czytanie wszystkich tych dokumentów, które poznajdowałem. Nie wiem, czy chcecie tego też, czy nie, ale tak w sumie wpadłem teraz na taki pomysł, że mógłbym jeden odcinek specjalny kiedyś tam wrzucić z czytania tych wszystkich, no. Notatek, dzienników, no nie wiem jak to nazwać, ale chyba rozumiecie, tych kartek całych. Umrzyj. No, nie trafił pogłuszonego kamara. Bez przesady. W
Przynajmniej jedyny, kto się nie stresuje w tej całej bitwie, to jest całkowity nowicjusz. Takie trochę... niespodziewane, no ale jednak. No i znowu to samo. Jeśli on się sam zostaje, to zawsze tak robi chyba. Na przyszłość będę już pamiętał, że w jego przypadku się tego nie robi. Po prostu. I się najpierw eliminuje, potem resztę. Czemu on nie trafia? Bo 90% sal trzeba było zwiedzić, a jesteśmy dopiero tutaj. Dobra, jeden komar już. Dobra, był prawie nieżywy. Bo teraz to już dodatkowo będę przed... Nie, jednak jest martwy. Dobra. No po prostu lecz, a nie marudzisz, kapłanka. Oczywiście, jeszcze jedno ugryzienie. O, nie trafił. O, dobra. Tą dwójkę trzeba zbić porządnie. 4-4. Nic szczególnego. O, potęga. Super. I to się nazywa porządny bohater. To się po prostu nazywa prawdziwy bohater, nie jakieś tam kapłanki, które co chwilę się boją czy coś. On odczuwa potrzebę potęgi. I zauważyłem, że on wcale nie jest ranny do tej pory. Czy ma coś wolne miejsce? W sumie niech będzie. Co by tutaj można było odrzucić? Dobra. Zmumifikowane zwłoki to chyba były bandaże. Bingo. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Kapłanka, jak już widać, jest dosyć blisko swego kresu. Ale poza tym drużyna trzyma się dosyć dobrze. Co dalej jest dla mnie zastanawiające. Jak oni to robią? I w sumie w następnym pokoju chyba rozbiję obóz. Tak. Będzie bitwa, rozbiję obóz, nie będzie bitwy, też rozbiję obóz. Bo w sumie on mi zajmuje miejsca, tak chociaż częściowo ich wzmocnię. Tym razem muszę użyć pojowe, bo akurat mam tak, że no, rozumiecie. Zobaczmy co my tu mamy. Obniża stres o 50, zwiększa stres o... Czyli go można łatwo stresowywać. No dobra. Co jest? Warte ogara. Długo trapia. Niech będzie. Mhm. Plus kompanii. Zmarnowała czas, nic więcej. Dobra, w takim wypadku... chyba to tyle, tak naprawdę. Chociaż dobra, obniżmy jeszcze trochę jej stres. I dostali dodatkowego stresa, nawet nie wiem czemu. A, okej. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. No i warto było. Teraz. Wcześniej by się przydało. Teraz, no. Teraz mamy pełno żarcia, kiedy jest niekoniecznie potrzebne. Super. Bardziej namyśleć to już się nie dało. No i jeszcze ciasny nie trafi. Ja już normalnie nie mogę. W ogóle on będzie mógł cokolwiek zrobić? No teraz już tak.
Super, wściekliznę. Już ma chorobę, którą trzeba wyleczyć. Co mnie to mi zastanawia, czy w ogóle spotkaliśmy się już z tym rodzajem oponenta? No. W niej czy jeszcze nie? Bo nie będę ukrywał właśnie. Wiem, że na pewno osobiście go spotkałem niejednokrotnie, ale czy na serii chociaż raz wystąpił? Wszystki częściowo flagowy oponent tej lokacji, a jednak... Wydaje mi się, że mogliście go jeszcze nie widzieć. Na razie po prostu sobie jest. Później jest to chyba najbardziej wkurzające coś, co może istnieć. 5000 bonusów do uniku. Mało życia dalej. Potężne obrażenia. Po prostu typowy wkurzacz. Co my tu mamy? Dobra. Co mnie to nic szczególnego tu nie mamy, no ale... Dobra. Mam nadzieję, że nie będę musiał się wracać, nie to jest. Jakaś bitwa. Super, przy sąsiadów. Znowu zaczynają hałasować. I to w sumie taka magia, bo od kiedy mam Yeti, to mój pies się uspokoił. Nie, starczy mi tych bitew. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Super, nie mam już żadnych pochodni. A przydałyby się przed bitwą. O, proszę, proszę, bandyci. Dawno, żem ich nie widział. Tutaj już muszę. Jestem tyle... Nie, ale kontynuując, on jest na tyle groźnym oponentem, że jednak nie ma przebacz, oznaczam go i wielkie bonusy związane z oznaczeniem wrogów są tu konieczne. A ty po prostu biczuj tych tym swoim cepem ich wszystkich, czy jak sobie ta broń się nazywa? Chyba nawet, nie, chyba nawet trafiłem, że to jest cep. Ale pozwólcie, że sprawdzę. Nie będę ukrywał, nie spodziewałem się, że trafię z tym wszystkim. Dobra, już nie groźny. On, no niestety, jeszcze groźny w tej rundzie. Dobra, no. Znowu. No, ale niech będzie, że jeszcze raz uderzę. W ten sposób już mam pewność, że są niegroźni. I że można się skupić na nim. Ja po niepotrzebnie mówiłem, że był groźnym przeciwnikiem. A, okej, okay, on też ma po prostu bonusy przeciwko naznaczonym i to też dosyć spore. No w sumie oboje są już martwi, więc no. Więc jeszcze spróbuj uderzyć tego. Dobra, ja próbowałem oszukać, to było oczywiste, że tak się skończy. Uuu, może leczyć. Co tu się stało? Nie powinnaś nic nie robić? I bonusy, które są już nikomu niepotrzebne do niczego. No ale piesek przynajmniej dokończy bitwę. I to chyba tyle w temacie. Dobra. Zostawiam serum, biorę to. Miejmy nadzieję, że to już będzie ostatnia sala, którą musimy zwiedzić. Nope, nie ruszam już tego. Dalej na bitwę. Bardziej pomyśleć szeregów to mi nie mogliście, prawda? Spróbuj się tego pozbyć. W sumie nie wiem, czy to przeszkadza, czy nie. Tak. Przeszkadza i to bardzo, więc... no. Okej, okay, zobaczmy, co my tu mamy. Jeśli jego się pozbędę, to będzie dużo łatwiej z perspektywy chociażby tego, że będę miał mniej oponentów, więc... Więc unik. Tak. A nie ma co się dziwić, już trochę stracił celności.
Super. Może nareszcie będzie na takim poziomie zdrowia, że będzie można użyć jej supermocy jego. W perspektywy czasu mogę powiedzieć, że te moce potrafią zdecydować o całym losie bitwy. Tak po prostu. 80% tego... jest 85%, więc chyba jednak bezpiecznie będzie się tym zająć. To jest atakuj wszystkich. No i już po jednym z nich dzięki temu. A te w kółku będą używać chmury ucieczki. Dalej żyje. No na jedne, dwa życia. Serio. No tak, poniżej 40%, więc już dostaję swoje bonusy. No, 8 obrażeń, krwawienie, dużo. Uzdrowienie. Prawda, minus są po użyciu tego wszystkiego, bo jednak to jest postać, która ma właśnie bazować na tym, że jest blisko śmierci. Ale jeśli trzeba, to może używać swoich super zdolności do ochrony przed śmiercią siebie oraz sojuszników. I mam nadzieję, że to już koniec. Łopata i złoto. Jak będzie, to wyrzucę. Jeszcze sprawdzę tylko to. Nic? Dziękuję bardzo, udało się. Paths and roads bring soldiers and supplies. Let them arrive on Harrod. Spory zarobek, chociaż nie po to, co tym razem przybyłem. 28 herbów. Poziomy woli. Mech. Może być. Okej. Zobaczymy tylko, czy jest nowe wydarzenie. There will be no sleep tonight. The wild shouts and frantic drumming will see to that. Zwiększyłem tą częstotliwość i nie żałuję. Jakieś tutaj zmiany? Nie, nic wielkiego. Tak więc, to już chyba ten moment. Tak. I na zakończenie jeszcze obniżę 10%, to wszystko, bo jednak koszty ulepszania są bardzo wysokie. Fan the flames, mold the metal. We are raising an army. Dokładnie tak, narratorze. Dokładnie tak, a więc cóż. Na dzisiaj to tyle. A, no tylko jeszcze mieliśmy, co zapomniałem, jeszcze zobaczyć Diligence. Kolejny flagrant, nieźle. Może go zrekrutuję, jeszcze nie wiem. No ale właśnie, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia w następnych odcinkach z Darkest Dungeon. Hej!